Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu Arto, to jest mój 22 odcinek z serii Gothic 2 Yuran, naszego przewodnika po tej grze właśnie, po tym modzie. Tak, już tutaj pomału widzimy, okrążamy pustynię, właściwie nie widzimy. Strasznie tu jest mała widoczność, strasznie mała powierzchnia renderingu. Jednakowoż już coś tak czuję, że jestem blisko, bardzo blisko. Postanowiłem dla bezpieczeństwa dokonać od tej już od tej pustyni, bo w jaskini są totalnie miłosierne lagi, nie wiem czemu. Czy może coś tam skopali. O, jak tu widzimy, są jaszczury. Od nich to się przy dalszym czasie jest z daleka, bo raczej marnie skończymy przy nich. Także nie, może... O, tu jest jeszcze jakiś pomnik. Ciekawe, co tutaj jest ukryte. Zaraz zobaczymy, momencik. No nie, znowu jaszczury. Chodźmy może tędy. O, poznaczę. Tu już je lepiej zabiję. Przynajmniej dostanę jakieś tabliczki potem od tego Lensa. No kurde, same wojownicy. Trochę tego nie przewidziałem. Aj, dobrze mi tutaj koszą, ale raczej wygram. Może nie. Nie, raczej wygram. Co mi tu może... O, nowy level nawet wbiłem. Szantek punktów. 59. Ostro. Tak, punktów mam pełno, ale oczywiście... Dobra, jeszcze jakoś w tym razie dam radę. Pomału jakoś tam dojdziemy z powrotem już. Bez żadnego stresu. Bierzmy jeszcze tylko te jajka. Ciekawe, do czego są te jajka w Instytutu Demonów. Wszystkie już wiem. Ja wszystkie, rzeczywiście wszystkie. Tu wejść? No nie wiem. Może i tu wejdę. Może jakąś książkę znajdę tego expa. Zobaczymy zaraz. W każdym razie. Why not? Dobra, tam już chyba byłem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także idźmy pod ścianę teraz. Może tu jeszcze jakiś trafimy grobowiec i jakiś może pierścień też będzie. O, a jednak wywołałem, jak już mówiłem, a to są tylko same jajka. Dobra, bierzemy też same jajka, nawet lepiej. Przynajmniej nie zginę tak szybko. No dobra. Bierzemy. Myk. O, golem, możemy go zabić. Bo golemy są akurat dość słabe w tym wykonaniu, więc jego też nalejemy zaraz. No jak widzimy, zabity. No nic tutaj nie ma, to możliwe. O, a ciekawe, czy możemy coś z tego wydać. A, dobra. Tu już się odsunę, najlepiej na bok. O, i jednak jak mówiłem, jest to jakiś grób nieznanego paladyna. I pewnie zaraz się nam rzuci cała armia tych otworów, ale może jednak nie. To za daleko. No, tym razem bez pierścienia żadnego. Serio? Serio, niestety, serio, niestety. Nic tu się na mnie nie trafiło, a tam coś... No właśnie, tam słucha jajka. Przegapiłem jajka prawie. Dobra, bierzmy jeszcze je. Idziemy dalej wzdłuż ściany. Mam nadzieję, że ktoś się tutaj kupi ode mnie. Że te na pusto po prostu ich nie zbieram. A tak w ogóle już ich mam, zobaczmy. Jajeczka, gdzie one są tylko? Gdzie one są? Kurde, nie widzę ich. Gdzie one się ukrywają przede mną? Tu są płytki. Tutaj może nie. A tak, przyczyny są do jedzenia. Bez kitu, zapomniałem o tym. One będą, już zaraz mówię. Wow! Prawie stuwa. No, nieźle. Nieźle ich nazbierałem.
Niby 10, ale jednak coś jest. Choćby nie będą i po 5 sztuk złota do opylenia, to ile już to będzie hajsu? Ale tak mi się wydaje, że z nich jakaś będzie mikstura szła. Więc optymalnie chyba będzie ich raczej tej lepiej nie sprzedawać. Ewentualnie idziemy dalej. I tam znowu coś leży, znowu jajka. Dobra, mam nadzieję, że już będzie koniec tego, tej pustyni. O, są pozacze nawet. Chwila, moment, zabijemy je. Jeszcze. Pum, nie żyjesz. A tak widzimy, są już mocne te pozacze. Że nie były tylko te zwyczajne, teraz są już wojownicy. Swoją drogą ciekawe, że to jeszcze będzie jakaś królowa pełzaczy. Może nam się jakaś trafi, jeszcze ją może zabijemy nawet. To byłoby ciekawe doświadczenie w każdym razie. Niczego tu nie znajdę. Więc zmierzmy jeszcze te jajka. Tych akurat mamy mało. Ale już chyba 40 będzie ich. Kurna, najgorsze to jest ta słaba widoczność taka, że nie wiem gdzie iść, czy optymalnie będzie tam, czy nie tam. Rozejrzymy się może. O, jakieś zwłoki. Szybko wstał. Ale zabijemy go zaraz tam. Nie żyje. Niestety nic przy sobie nie miał. Ale tu jeszcze widzę jakieś jajka chyba. I jakiś diament jeszcze nawet jest. Więc weźmiemy sobie. Okej. Co to będzie jeszcze? Zobaczmy. Ho. No i co? Czy to już wszystko? Czyżby to już było wejście z doliny? Normalnie aż nie wierzę. O ja. Uff, jednak przeżyłem na szczęście. Tak. To chyba będzie wyjście z doliny, rzeczywiście. Ewentualnie zobaczymy, co tutaj będzie ukryte jeszcze. Bo pytanie, czy tutaj byłem. A jednak tutaj nie byłem, bo jednak tutaj są jakieś pełzacze. Więc zaraz się ich tutaj pozbędziemy jeszcze przy okazji. No właśnie. Co to, jakiś grobowiec? Grobowiec. Ładnie. Proton się nam przydadzą jeszcze. Nie ma czego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. A, fajnie było, żeby nas jeszcze spiły. Nic tu nie ma. Wtedy więcej byśmy jeszcze i tam jeszcze ścisnęli od nich. I być może tak będzie nawet. No, tam już nie na razie szedł. Co my tu mamy? Zobaczmy. Szata maga? Nie, to jest tylko jakiś mag. Nie możemy chyba zabrać jego szaty, ale zaraz zobaczymy. Jajka są jednak. Mała kosa. Niestety to jest bardzo słaba broń. Nie przyda mi się za bardzo tutaj ona do walki. Ale zawsze na miedziuchy możemy pylić. Tu nic nie widzę. Nie, jednak można. A to szata farmerki. Myślałem, że to jest szata maga ognia, lol. Bez kitu. Podobnie to bardzo wyglądało. Ale jeszcze może wejdźmy na dach. Może coś tak na dachu jeszcze coś będzie ukryte. I chyba nie możemy wejść, jak to wychodzi. Ewentualnie zobaczymy, coś tam jeszcze jest. Zobaczmy może. Średnio to widzę, raczej tutaj nic nie będzie. Tak mi też się wydaje. Nie, nic tu nie ma. No to jeszcze zrobimy ten ostatni zakręt. W zasadzie to chyba będzie na tyle. Jeśli chodzi o pustynię. Nie, jednak tam coś jeszcze jest. Pełzacze, no proszę.
Dobra, może jeszcze chodźmy wpierw tam. Upewnimy się, że tam jeszcze nic nie będzie. Chociaż chyba coś tam widzę, może coś tam jest, nawet jaskinia jakaś. To sobie zaraz zobaczymy. Ewentualnie tu troll może być. Oby nie. Bo walka będzie się znowu ciągnąć tyle czasu. Ale coś tam chyba widzę. Są jakieś jajka, są. No, pełzacze też są nawet. Z kolejną tabliczkę jeszcze opylimy. Dwa są, w sam raz. Chono tu. Nie ma czego wędrować. Cztery jajka. Dobra. I tam w oddali jeszcze widzieliśmy kolejną parę pełzaczy. Także zaraz do nich tam pójdziemy. Gdzie one tutaj były tak w ogóle? To już będzie wyjście, czy nie? Średnio chyba to widzę. To nie byłem w ogóle? Tak, chyba. No właśnie, to było tutaj. Nie proszę, takie kółko zrobiłem. Ale to są jeszcze pozacze, więcej ich jest nawet. Trzy sztuki. To zabijamy. O, ten się trafił mocniejszy akurat. Jeszcze bierzemy, bierzemy, bierzemy. Niczego nie ma czego znajdę. Tu mamy to wyjście. Może i tutaj, bo coś tutaj się dymi. Tutaj pamiętam, że też się dymiło. Idealnie, wyjście chyba. Tak, akurat jest tutaj ten... ten teleport, ale jeszcze może dojdziemy do tego obozu. Jeszcze musimy środek pustyni przerobić. Więc niestety trzeba będzie tam jeszcze pójść. O, jeszcze jest pełzacz, akurat się zrespiły. No to ładnie, ładnie, ładnie. Zabijemy jeszcze. Ten respawn jest tutaj bardzo dobry. Łatwo idzie tutaj ogarnąć ten level. Dobra, Lens. Gdzie jesteś? A, przy okazji jeszcze dałem mu tą wodę. Bo akurat mamy tych 5 flaszek. Gdzie on zniknął? Nie, bez jaj. Do obozu poszedł? A to spryciarz jeden. No dobra. Tu przy okazji, nie wiem, to otwierałem? Chyba nie otwierałem tego grobowca. No właśnie, otwierałem. Dobrze będzie to zrobić. No i z tego widzimy, Lens nas wydymał. Nie ma go tutaj. I mamy teraz przypołowo. Trzeba będzie dojść do tego obozu niestety. Znowu. Ech, cholera. No to idziemy. Czym prędzej. Mistrzu szybkości pewnie nie mam niestety. A jakże inaczej. Szczawy są. Ale niestety nie ma tego zębatego ziela. Pobiegłbym sobie, ale nie ma. Chociaż nie, chyba mam ten szybki śledź. Podnosiłem go chyba. Gdzie on jest w ogóle? Mam go? Wydawało mi się, że podnosiłem szybkiego śledzia. No niestety nie. Chociaż... Zobaczmy, może wypijemy to. A, dobra, git. Biegniemy. Po prostu wygląda groźnie, pisze na tym śledziu. W ten sposób to zrobili. Ale okej, okay, może być. Troszkę już widzę, no biegniemy. I zaoszczędzimy w ogóle czasu na tym. Kryształ jakiś? Tu mogę kopać go? Nie zostało, dobra, to bez gadania lecimy dalej. Na wprost. Mam nadzieję, że starczy mi tego czasu i jeszcze coś tutaj w miarę szybko ogarniemy. Na tym speedzie. Tylko pytanie, gdzie jest ta ich baza wypadowa?
Nie wiem, mam nadzieję, że blisko będzie. O, tu chyba nie byłem. To są jakieś jajka. No to bierzemy te jajka. Bo one się chyba akurat tutaj nie respią, więc... Trzeba bardziej pilnować tych rzeczy. Co my tu mamy? Golem! No dobra, możemy go zabić w sumie. To byłem tak w ogóle? Chyba tak średnio tutaj byłem. Dobra, nie żyję. Nie ma czego, niczego tu nie znajdę. Chyba tu byłem, tylko on się po prostu zrespił. I tu widzę kolejne jajka. I kolejne pełzacze. Dobra. Tyle nam starczy. Obóz tu chyba już blisko jest całkiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Obóz to ja bym tak bardziej w centrum mieścił. Więc może jest w centrum. Niczego tu nie ma, idę. No to bierzemy. No i szukajmy tego obozu teraz. Faktem jest to jakaś budowla. O! Coś to jednak jest. Chyba natrafiłem. No, jak elegancko, proszę. Antur. Witaj. Jak ci idzie? Dobrze, ale jeśli miałbyś dla mnie trochę wody, byłbym na ciebie wdzięczny. No cóż, na razie nie wiem. Co tu robisz? Ach, gdybym ja to wiedział. Jestem na poszukiwaniu strasznej wiedzy. I jak, znalazłeś już coś? Tylko rzeczy, z którymi nie wiem, co zrobić. Rzeczy brzmi interesująco. Co to za rzeczy? Twoje zawierające opowieści o dawnych czasach. Powiedz mi o tym więcej. Dobrze, a na jednym jest coś o labiryncie mistrzów. Podobno może tam wejść bohater albo ktoś, kto będzie chciał zdać... Najlepsze jest to, że wejście do labiryntu jest gdzieś tutaj, tylko na Juranie. Dziwne, jeśli byłoby tam labirynt. To chyba o tym wiedział. Gdzie szukałbyś labiryntu? W ogóle bym go nie szukał, bo z tego co słyszałem, jeśli raz się tam wejdzie, już nigdy się tam nie dostanie. Ale ja nie jestem tobą. Jeśli chcesz go szukać, zacznij od terenu orków. Ma tam być może jakiś teleport. Może ten teleport jest połączony w jakiś sposób z labiryntem, albo jest wejściem do niego. Oczywiście tylko wtedy, jeśli labirynt w ogóle istnieje. Proszę, możesz wziąć ten stary kawałek papirusu. Croft. Witaj. Nie mam czasu dla ciebie, idź do domu. Chciałem tylko iść, tutaj zbyt niebezpieczny dla farmera. Czy ja się wyglądam na farmera? Na szlachcica prędzej. Dobra, to zobaczmy ten papirus, co się w ogóle daje. Uwaga. A, to nie to. Aha. To się go tylko używa do wejścia w takim razie. Może i tak. Tu coś będzie w ogóle leżało? Poza szczurem? Kryształ jest. I zostało. Weźmy te kryształy może. Jeden kryształ. Nic więcej. Co tych jeszcze tu jest? Jednego jeszcze możemy rozwalił nawet, więc możemy spróbować się z jednym. Tak szybko? Nie, bez jaj. Dobra, więc nie będę się z nim próbował. Lepiej wrócę do obozu. Tylko teraz będzie mnie gonił już. Dobra, ale zakurzone. Poprzejmy, może tam coś jeszcze będzie. O, jest jedna klęska, jak mówiłem. Tu jeszcze z obozu wyjdziemy, albo nie, może na grę pójdziemy. Jim, witaj.
Jak leci? Chcesz oberwać? Ja... Człowieku, idź do domu. Ale tu wszyscy są mili, po chuju. Dobra, jeszcze wejdziemy na górę. Zobaczymy, co tam będzie. Może jakieś demsy będą do zgarnięcia. O, jakiś rolnik? Co on odwala? Widzicie mu nimi? Strzała, zobaczmy, co to jest. Strzała, strzała, długi łuk. O, nie wiesz, szatelestera? Bez kitu, szatelestera. Pierwszy raz możemy ją założyć. Tylko przeżyje zaraz skok stąd. Może przeżyje, zobaczmy. Przeżyje, no właśnie. Skazaniec, coś w ogóle robi? Witaj. Czym się zajmujesz? Na co to wygląda? Kopię w poszukiwaniu artefaktów. Ha, wydaje mi się, że wyglądasz na gościa, który chce ubić interes. Znalazłeś coś? Tylko dziadka do rzechów. Go chyba nie chcesz mieć, prawda? No nie, nie chcę. Ale może coś innego będę chciał. Zobaczymy, co tutaj będzie. Co my tu mamy? Tu chyba nic. A, więc ja już tutaj byłem. Fakt faktem. Bo widziałem już chyba to miejsce. Tu coś może leży. Nic. Dobra, wejdźmy jeszcze na górę. A tam coś jest? Już tutaj chyba już byłem tak w zasadzie. O, tu zawsze w sam raz. To jeszcze to, te opylimy rzeczy i będziemy mogli wracać spokojnie już. Bierz mi jajka. Dobra, gincie. Kolejne jajka? Tam też jakieś jajka widzę. Dobra, jeszcze tylko te jajka weźmiemy i wracamy do obozu. Nic tu nie ma, niczego nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. A tak, bo przecież tam byłem obok. Tylko, że tam są jakieś pozy... O, są akurat. Po prostu to krążyłem dookoła i nie zauważyłem. Tu już będzie trochę z tym obciachać. Nic tu niczego nie ma. Tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Serio? Nic tu nie ma. Niczego nic tu nie ma. Czego plądrować. Nic tu nie ma. Tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Dobra, więc nic tutaj nie ma. Tu już ustaliliśmy. No to wbijamy do... No. Dobra, może chodźmy tam. Ciekawe, co tutaj się kryje. Może coś ciekawego będzie. Dobra, tu nie. Walić te już gady małe. Już i tak nam się w ogóle nie dadzą. Ten ekspa nam się praktycznie nie przyda, więc po co mam je zabijać? Tu jest kryształ do wykopania chyba. No właśnie. Dobra, może się przydadzą te kryształy do czegoś. Nie wiem do czego, ale może jednak warto będzie wykopać parę. To wykopałem tylko jeden w takim razie. Duch? Nie, nie tam. Zwój jakiś jest. Ładnie. Dziennik, mieszek, jakieś kolejne zwoje. Bynajmniej święte. Co do? Nie! Nie, no tak się nie bawię. Czemu mnie to przyniosło do cholery? No pięknie, raz muszę wracać. No ja pierdzielę. Czemu zawsze ja? Dobra, wypijmy sobie tego śledzia, bo już to nie wyrabiam. Już mam wywalone na to. Pobiegniemy sobie szybciej. Bo zniosłem ich całkiem daleko od tego miejsca. Dobra, zabijmy jeszcze tego golema.
Mocny jest. No nie, teraz tracę tylko czas. Szybciej! Dobra, nie żyje. Niczego tu nie znajdę. Lecimy szybko, 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 szybko. Szkielety jakieś? A, tu faktem nie byłem. O ja, ale się ładowałem. Co ja odwaliłem? No nie, raz martwy będę. Ech, cholera. Już się zespiło? Zespiło się, fakt faktem. Kurde, ogarnij się. Kurde, znowu? No nie, nawet nie można spokojnie zrobić. Nie, tu jest ten obóz? A, może i tutaj. Tak, tutaj, dobra. W sam raz. Dobra, już po tobie. Dobra, zrobimy na razie tego. Silniejszego na koniec zostawimy sobie. Dobra, gin. Gin! A z tego pomału bijemy. Już umieraj, cholero jasna, ciemna. Kurde, muszę szybciej tego mistrza wyrobić, bo już tutaj nie wyrabiam z tą walką. Moje lenistwo właśnie do czego doprowadziło. Ale ten jakoś szybciej chyba pójdzie. Dobra, ładnie. Ładna taktyka, jak widzimy. I nie żyje. A, znowu jakiś golem. Nie wiem. Iść na niego. O, jakiś zwój. Deszcz ognia. Ładnie, ładnie, ładnie. Chociaż tą kryptę mogę tworzyć. Nie mogę, widzimy. To są jakieś bestie. Dobra, już tego golema walić go. To się przydałoby otworzyć. Tutaj teraz się wszystko nawet rzuć, jak to otworzę. Nie wiem co zrobić to w zasadzie. Czekać będę musiał. Chyba, że może walnę ten czar. Zresztą by się przydał bardziej w, nie wiem, świątyni. Przy okazji możemy założyć. No to safe. A więc będzie lewo. Nie. Dwa razy lewo. Lewo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo. Nic. Dobra, czytać grę. I odpłukać to. Myślałem, że to będzie coś lepszego. Tylko badziewie nam się trafiło, niestety. Dobra, widzę ten obóz. Z tego przy okazji golema zabiję. Denerwuję swoją obecnością. Także zabijemy dziada. Aż bydle. Uff. Mało co nie zginęłem. Nic tu nie ma. Dobra, git nie żyje. Nie, tu słyszę jakieś pozacze. Dobra, jeszcze zabijemy je. I tu musimy się pilnować w tej świątyni w każdym razie. Bo będzie przypałowo.
Strzałem 5 minutów sam raz. Wskoczymy. To i owo. Teraz tylko tego szybko zabić, dobra. Nie zdążył mnie zabić niestety. Jego strata. Czego tu nie znajdę. Jeszcze te jajka. Szybko. Zobaczymy, czy coś tam będzie. Bo to mnie tak dziwnie jakoś przyniosło, tak losowo. Nie wiem czemu tak w ogóle. Raczej nie powinno, ale... Teraz zapiszę grę w każdym razie przed tym. By już mnie znowu tam nie wywaliło. Bo coś tam jeszcze chyba będzie do zabrania, tak mi się wydaje. I lecimy szybko do Lensa. Opaliście te tabliczki. Spełzaczy, dobra. Zapis gry sugeruje. Nie wiem. Wszystko tutaj chyba. To coś na górze będzie? Średnio chyba. Nie, nic tu nie ma. Ciekawego. Także wracamy. Dobra. Ktoś tu jeszcze będzie poza nimi? Pewnie w tej kopalni będą ludzie. Może i tak. Póki co interesuje mnie tylko Lens. Ej, to jeszcze jakiś dziennik był. No ta. Papirus? Runa teleportacyjna? Nie, chyba nie bardzo to runa teleportacyjna jest. Tu jest jakaś runa. Dolina śmierci? Z tego jest mapa nawet? Tu jest jakiś dziennik w każdym razie. Umrę tu, wiem to. To pustynia jest szczurzą norą. Wchodząc widać wiele piramid. Nie ma stąd ucieczki. Może skieruje się na północnym wschodowi, nad wysokimi górami Bragi. Jednak raczej nie znajdę tu już wyjścia. Zabrałem ze sobą zbyt mało wody. Te kryształy przyniosły mi sprawdzić z powrotem do pierścienia teleportacyjnego. To niestety nigdy więcej nie zadziała. Przypał. Zginął koleś niestety. O, do obozu w sam raz. I to jest tej doliny śmierci mapa. Aha, dużo się dowiedziałem z niej. Tu coś leży? Tylko łóżka same. Hej, ty! Dobra, Lens, oto twoja woda. Co masz powiedzieć o tej dolinie? Jest niebezpieczna, czasami mam wrażenie, że piasek ożywa. Nie zgadnę, masz udar słoneczny. Całkiem możliwe, ale niemniej jednak są tutaj pewne niebezpieczeństwa, których inne istnieją nie zaprzeczysz, ale zarazem go nie wyjaśnisz. Może dokładniej. Są tu przeróżne pustynne bestie, w tym piaskowe pozacze, zabiłem ich setkę i więcej, ale to nic nie daje. Wystarczy, że się odwrócisz, a one znowu się pojawiają, składają swoje jaja prosto na piach. Może znaleźć się wszędzie. Widziałeś jeszcze jakieś bestie? Ta, tu i tam leży jeszcze parę nieumarłych. To byłoby właściwe. Ach tak, czasami jeszcze zobaczyć może błąkający się ogień. Myślisz o prawdziwych nieistych demonach? Być może, ale byłyby jeszcze większe i szybsze od nieistych demonów. Co, chcesz mnie wystraszyć? Nie, nie chcę, ale tylko ostrzec. Bestie, które potrafią przeżyć w takich warunkach, nigdy nie należy lekceważyć. Wymieńmy się w takim razie. Tak, dziękuję, proszę, twoja tabliczka. Ja tych tabliczek w ogóle dostałem, zobaczmy. Kruszników dostałem tabliczkę. O, do siły, to się przyda. Coś mało tych tabliczek widzę. Mieszek, zobaczmy. Jeszcze jeden mieszek. Dobra, wszystko. Tu coś będzie leżało w tych zakamarkach może? Nie za bardzo, nie za bardzo. A z tyłu coś może będzie. Też nic. Nie, jednak jest jakiś mieszek. Dobra, to byłem w tej kopalni chyba. Bo co tutaj dalej robić? Chyba nic więcej tutaj nie mogę już zrobić. Liczyłem, że może kupi te jajka, ale nie za bardzo. No to schodzimy. O, coś tam leży. Teraz schodzenie będzie niebezpieczne, bo zginę. Mogę zginąć przynajmniej. Dobra, jednak już da się to ogarnąć pomału, żeby nie spaść stąd.
Wybieram po prostu mniejsze wysokości. Mniej więcej takie chyba. A tu już chyba bez przypału skoczę. Dobra, tu nic. Tu już trochę niebezpiecznie jest. Tu coś będzie w ogóle? Też nic, no to schodzimy dalej. Kurde, wysoko. Byle nie zginąć teraz. Dobra. Zlazłem, no to idziemy dalej. To jeszcze może wykopię. Jeden kryształ. Wszystko, dobra. A bo jest co, jako rekompensatę, może ten odcinek będzie dłuższy. Zrobimy sobie 40-minutowy. Sami tam, jeszcze rozejrzymy się po tej kopalni. Może tutaj na coś ciekawego tutaj natrafimy. Więc czemu nie? A tu zejść jakoś da się. Może skoczę. Bo ja. Kurde, zabiłem się. Pięknie, no to byłoby na tyle chyba. Odcinek będzie 37-minutowy, więc ja się z nimi żegnam bynajmniej. Kolejny odcinek będzie raczej już jutro, czy nie dzisiaj. Więc z mojej strony to wszystko, ja się z nimi żegnam. No i trzymajcie się i cześć.